W głosowaniu na patrona zespołu szkół w czarnym poza Danutą Siedzikówną pseudonim Inka zgłoszono także hetmana Stanisława Koniecpolskiego. W związku z tym pomysłodawcy oraz zwolennicy nadania zespołowi szkół w czarnym imienia hetmana Stanisława Koniecpolskiego spotkali się z uczniami szkoły, aby przekonać ich do swojej propozycji. W ramach akcji promującej osobę hetmana Stanisława Koniecpolskiego zwolennicy nadania zespołowi szkół w czarnym jego imienia przygotowali także specjalny materiał wideo, do obejrzenia którego serdecznie Państwa zapraszamy. Szanowni Państwo, społeczność szkolna zespołu szkół w czarnym przygotowuje się do wyjątkowej uroczystości, jaką jest nadanie imienia i wręczenia sztandaru szkole. Jednym z kandydatów zgłoszonych we wnioskach na patrona szkoły jest hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski. Jako członkowie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Czarnym zostaliśmy poproszeni przez przedstawicieli społeczności szkolnej, a więc nauczycieli i uczniów, do odbycia spotkań mających na celu przybliżenie postaci tego wielkiego Polaka, dowódcy wojsk, wodza, wielkiego patrioty, obrońcy granic Rzeczpospolitej w pierwszej połowie XVII wieku. Rzeczpospolita Polska w tym czasie atakowana była praktycznie ze wszystkich stron, z północy, z południowego wschodu i wschodu, przez obce wojska. A więc Szwedów, Tatarów i Turków, Rosja. Wśród zwycięstw, które odniósł Koniecpolski, bodaj czy nie najwyżej należy postawić wiktorię, którą odniósł w roku 1629 w czerwcu nad wojskami Gustawa Adolfa, zwanego Lwem Północy. Gustaw Adolf cieszył się mitem wodza niezwyciężonego, to pod ścianą właśnie, podczas kampanii polsko-szwedzkiej. Zresztą o małej własności nie dostał się król szwedzki wówczas do polskiej niewoli, a sam później pamiętnika przyznawał, że nigdy nie takiej łaźni mu nikt nie spuścił, jak właśnie Koniecpolski pod ścianą. To był niezwykle efektowny sukces. Tak, i ściana, znakomita oczywiście bitwa, ale proszę zauważyć, że zapomina się o dwa lata wcześniejszej bitwy pod Czarnem, kiedy odniósł wcale nie mniejsze zwycięstwo, nie dopuszczając do połączenia sił szwedzkich idących z Pomorza Zachodniego z tymi siłami, które w Prusach agresowały szwedzkimi. Pobił jedne i drugie, zmusił ich do wycofania się. Znakomita kampania. Wielkość hetmana Stanisława Koniecpolskiego porównać można z takimi wielkimi postaciami w dziejach oręża polskiego, jakimi byli hetman Stanisław Żółkiewski, hetman Karol Chodkiewicz czy hetman Stefan Czarniecki. Wódz, wspaniały wódz 27-letni, jak Aleksander Macedoński niemalże. Stawał przeciwko wszystkim, przeciwko Turkom, przeciwko Tatarom. A nie miał 40, kiedy został hetmanem wielkim koronnym, czyli właściwie wodzem naczelnym armii, w momencie, kiedy ta armia została wykluczona. Właśnie zresztą 32 rok. Jako członkowie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Czarnym uważamy, że społeczeństwo nasze ma historyczny dług wobec tej wielkiej postaci hetmana. To hetman Stanisław Koniecpolski zwyciężył pod Czarnym w kwietniu 1627 roku wojska szwedzkie króla Szwecji Gustawa Adolfa. Bitwa zakończyła się bezwarunkową kapitulacją wojsk szwedzkich w dniu 18 kwietnia 1627 roku. Jesteśmy mu winni więc pamięć i cześć. To za sprawą tej zwycięskiej bitwy stoczonej przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego Czarne
weszło na karty historii Polski. Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Czarnym od chwili swego powstania w roku 2005 buduje swoją historię, tożsamość i tradycję na osobie hetmana. Nasze bractwo, czcząc pamięć hetmana Stanisława Koniecpolskiego, prowadzi corocznie turniej o buławę, przechodnią buławę hetmana Stanisława Koniecpolskiego. W tym roku odbędzie się jubileuszowe strzelanie o tą buławę 16 kwietnia, na które serdecznie zapraszam. Chcę powiedzieć, że udział w tym strzelaniu biorą bractwa z całego kraju i nie tylko. Nawiązując do wielkich dokonań hetmana Stanisława Koniecpolskiego jako patrioty polskiego i naszego regionalnego czarnieńskiego, spotykamy się z młodzieżą nie tylko przy okazji strzelań, ale i w szkołach, promując jego osobę, przypominając o jego osiągnięciach oraz związkach z Czarnym. Uważamy, że hetman Stanisław Koniecpolski jako osoba godna upamiętnienia w pełni zasługuje na to, aby czarneńska szkoła nosiła imię tego wielkiego Polaka, mogącego być wzorem w patriotycznym wychowaniu naszych dzieci i naszej młodzieży. Głosowanie w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Czarnym odbędzie się w piątek 15 kwietnia w godzinach 9:17. O jego wynikach opowiemy w jednym z kolejnych odcinków naszego programu.